dzisiaj będzie właśnie o obsłudze tego tachografu. Tutaj mamy wyświetlacz główny, tutaj mamy przycisk powrotu, tutaj przycisk góra-dół. Będziemy nim operować w menu. Tutaj przycisk OK, czyli Enter. Tu jest szufladka z drukarką i z rolką papieru. Wkłada się tu rolkę papieru, papieru termicznego, na którym wygrzewane są symbole, cyferki, literki i wszystkie dane. Wydruk. Szuflada numer 1, przeznaczona dla kierowcy. Tutaj przycisk kierowcy pierwszego, kierowcy drugiego i szuflada kierowcy, a właściwie pracownika, który znajduje się w dyżurze. Jeśli jedziemy w podwójnej obsadzie, to ten, który kieruje pojazdem, wkłada kartę kierowcy tutaj, a ten, który siedzi obok, tutaj. Jak następuje zmiana kierowców, trzeba karty wyjąć. Z tego slotu przekłada się do tego, a ten, który jechał do tej pory, wkłada do drugiego i pełni dyżur. Siedzi na siedzeniu pasażera. Teraz włożymy może kartę do tachografu. Żeby włożyć kartę bądź wyjąć, trzeba przytrzymać ten przycisk. Wysuwa się nam szufladka i tym chipem do góry. Wkłada się ją tutaj dotąd, dopóki nie zaskoczy i się wsuwa. Mamy, witamy. Witam wszystkich. Ostatnie wycofanie, czyli kiedy ostatnio było wyjęte. Odpoczynek do teraz. Tak, do teraz, gdybym jeszcze wykonywał jakieś inne czynności, musiałbym zrobić wpis manualny. O wpisie manualnym i co to jest wpis manualny, już mówiłem w materiale pod tytułem obsługa tachografu. Wpis manualny daje odpoczynek do teraz, bo zakończyłem i rozpocząłem na bazie. Kraj początkowy Polska. Tu by się pojawił, jest możliwość, że może się pojawić kraj zakończenia. Gdybym nie zakończył tacha i nie wpisał kraju zakończenia, to ten tachograf jest na tyle inteligentny, że on przypomni o tym, że nie zostało tam wpisany kraj zakończenia. Kraj początkowy wpisujemy, wyszukujemy tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, tymi strzałeczkami. Wyszukujemy sobie Polskę, daję OK. Wydrukować wpisy nie chcę wydrukować i potwierdzić wpisy tak. O, 9 mam zczytać dane z karty. Czyli zaraz niedługo trzeba będzie pobrać dane. OK. Tachograf, tak jak mówiłem, on wyświetla tutaj sporo informacji i wskazówek. Zaraz się tu mi załaduje i dopiero będzie można ruszać. Chwilkę trzeba poczekać. Gdy się już nam karta załaduje, to tu nam się wyświetli czynność obok kierowcy pierwszego. Tu mamy kierowca 1, kierowca 2 i czynność, która trwa aktualnie. Mamy łyżeczko, może się wyświetlić jeszcze kwadracik, czyli dyspozycja. Może się wyświetlić młoteczki, czyli praca, inna praca. Bądź też jazda, czyli kółeczko, w momencie, gdy ruszymy. Tu obok jest czas łączny trwania czynności. Obok mamy czas łączny wszystkich przerw z dnia roboczego. I tu jest takie kółeczko, to oznacza tryb tachografu, to znaczy, że jest aktywny, że jest sprawny. Tu mamy czas lokalny. No i poniżej, tak jak w przypadku kierowcy pierwszego. Tu można sobie przerzucać między okienkami. Tu mamy aktualną prędkość, aktualny dystans tej ciężarówki. Tu jest taki kwadracik załadowany, że jest karta, a w drugim nie ma karty. Tu mamy czas jazdy do dyspozycji, czyli włożyliśmy kartę. Mamy 4:30 do wyjechania. Dobra. Na zakończenie dnia, bądź też gdy opuszczamy ciężarówkę i wyciągamy kartę z tachografu, trzeba wcisnąć ponownie długo przycisk 1. Wysunie się szufladka. Pokażę na tym. I lekko tutaj podważyć palcem kartę. Ona się wysunie. Wyciągnąć. Zasunąć. I gotowe.